często dużo mówiłem, że a jednak kończę, a jednak coś, ale gdzieś w duszy wiedziałem, że i tak tego nie rzucę. Przez te wszystkie lata walki z sobą i z presją i z innymi zawodnikami nauczyłem się, że to, że jest ciężko i że takie rzeczy się zdarzają, to jest w zasadzie normalne. Tam się też fajnie czułem i myślałem, że to będzie jakiś taki kolejny przystanek, który będzie, z którego będę bardzo zadowolony, powiedzmy. No ale wyszło jak wyszło. Ja jako kibic też Legii, też marzyłem sobie o takim czymś, żeby powstała sekcja Legii, żeby się odrodziła, bo kiedyś była łyżwiarska. I gdzieś tam po sukcesach właśnie Zbyszka i innych zawodników udało się to przywrócić do działania i jeżeli miałem taką okazję, to nawet nie zastanawiałem przez chwilę i od razu jako kibic do Legii się przyniosłem.